w kolejnym odcinku Kroniki Policyjnej. W dniach 21-22 kwietnia bieżącego roku większość z nas uczestniczyła i przeżywała święta wielkanocne. Dla strzelińskich policjantów był to spokojny czas, w którym nie odnotowano poważniejszych zdarzeń. W tym czasie, w ramach prowadzonych działań policyjnych Wielkanoc 2014, kilkunastu policjantów wylegitymowało 196 osób, przeprowadzono 64 interwencje i nałożonych zostało w związku z wykroczeniami 27 mandatów na łączną kwotę 4850 zł. 12 kwietnia dyżurny ruchu PKP w Strzelinie powiadomił strzelińską policję o samochodzie osobowym, który leży w przydrożnym rowie w miejscowości Warkocz. Policjanci na miejscu w samochodzie ujawnili ślady krwi. Następnie ustalono, że do Strzelińskiego Centrum Medycznego przewieziono mężczyznę z obrażeniami ciała, które wskazują, że uczestniczył w tym zdarzeniu. Ustalono, że był to 30-letni mieszkaniec gminy Borów, który jadąc swoim samochodem marki rower, nie zatrzymał się przed niestrzeżonym przejazdem kolejowym i uderzył w jadący skład wagonów kolejowych. Pojazd został odrzucony do rowu. Mężczyzna miał aktualny zakaz kierowania pojazdem. Kierując, doznał ogólnych potuczeń ciała, ale został na obserwacji w Strzelińskim Centrum Medycznym. Kierowcy pojazdu pobrano krew do badań na zawartość alkoholu lub innej substancji odurzającej, a pojazd zabezpieczono do badań na parkingu strzeżonym do dyspozycji naszej policji. W dniu 20 kwietnia, około godziny zerowej w miejscowości Wiązów, strzelińscy policjanci podczas swoich czynności służbowych dokonali kontroli osobistej 21-letniego mieszkańca gminy Wiązów, u którego znaleźli 2,11 g suszu roślinnego w postaci marihuany. Mężczyznę zatrzymano w policyjnym areszcie. Policjanci w tej chwili ustalają źródło pochodzenia tego narkotyku. Mężczyzna będzie odpowiadał przed sądem, grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. W ostatnim czasie strzelińska policja odnotowuje zdarzenia polegające na tym, że przed budynkiem banku dwóch mężczyzn, jeden w wieku 70 lat, mówiący językiem rosyjsko brzmiącym, a drugi mówiący po polsku w wieku około 30 lat, jeden z nich, ten młodszy, podchodzi do osoby, która wychodzi z banku i wskazuje leżący na chodniku jakiś portfel. I widząc w nim pieniądze, mogą być też obcej waluty, proponuje podzielić się z napotkaną osobą pieniędzmi, które się tam znajdują. Następnie po krótkiej rozmowie podchodzi do nich ów starszy mężczyzna, twierdząc, że portfel należy do niego, i prosi napotkaną osobę, potencjalną ofiarę, o sprawdzenie, czy nie ma przy sobie jego pieniędzy, ponieważ brakuje mu w swoim portfelu banknoty, które rzekomo oznaczył. Kiedy napotkana osoba wyciąga pieniądze, najczęściej w dużych sumach, podaje starszemu mężczyźnie, który sprawdza banknoty. W międzyczasie młodszy mężczyzna zagaduje ofiarę, po czym stwierdza, że nie ma jego banknotów i oddaje pomniejszoną kwotę właścicielowi. Ale właściciel orientuje się, że kwota jest pomniejszona dopiero później, jak sprawcy się oddalą z miejsca zdarzenia. W ostatnim czasie takie zdarzenie miało miejsce. Chciałbym opisać sprawców, którzy uczestniczyli w takim zdarzeniu. Starszy mężczyzna w wieku około 70 lat, ubrany w szare spodnie i ciemną kurtkę, szczupłej budowy ciała, twarz pociągła, mówił akcentem rosyjsko brzmiącym. Młodszy mężczyzna był krępej budowy ciała, twarz okrągła, włosy ciemno-krótko ostrzyżone, ciemnej karnacji, ubrany w czarną kurtkę, spodnie typu jeans. W przypadku spotkania się z taką sytuacją,
lub napotkania opisanych osób, prosimy o powiadomienie naszej jednostki na telefon alarmowy 997 bądź dwa numery stacjonarne do dyżurnego jednostki 71 78 34 222 i 71 78 34 200. Chciałbym zaapelować do właścicieli sklepów i hurtowni sprzedających środki ochrony roślin. Jest wiosna. Jest w chwili obecnej zwiększony popyt na środki ochrony roślin, które bardzo często padają łupem złodziei. Dbając o własne mienie, ważnym elementem jest zwrócenie uwagi na jego właściwe zabezpieczenie. Oto kilka wskazówek i rad wymienionych z policyjnego doświadczenia. Jak wchodzi włamywacz? Poprzez przecięcie kłódki zabezpieczającej drzwi, bramy ogrodzeniowej, wypchnięcia skrzydła okiennego, wejście przez otwarte lub uchylone okno, wyważenie i podważenie lub wystukanie klamki, wyważenie, podważenie drzwi wejściowych. Zabezpieczenie powinno wyglądać w następujący sposób. Drzwi powinny być solidne i antywłamaniowe. Zamki. Dobrej, profesjonalnej firmy to połowa sukcesu przy zabezpieczeniu obiektu lub magazynu. Okna. Zabezpieczyć można je przez zamontowanie w nich krat, rolet, szyb antywłamaniowych. Ogrodzenie. Powinno być tak skonstruowane, aby oprócz walorów estetycznych było trudne do przeskoczenia czy też usunięcia jego fragmentu. Brama powinna posiadać rygle przeciwwyważeniowe. Szczegółów. W razie zagrożenia włamania, usiłowania włamania, sygnał do bazy firmy ochroniarskiej przekazywany powinien być drogą telefoniczną lub radiową. Na miejsce natychmiast kierowane są grupy interwencyjne, automatycznie jest powiadamiana policja. Widok kamer działa odstraszająco na złodzieja. Oczywiście będziemy bardziej spokojniejsi o swoje mienie, kiedy wykupimy stosowne ubezpieczenie. Pamiętaj, sprawdź, czy drzwi i okno zostały zamknięte. Sprawdź, czy alarmy zostały uruchomione. Sprawdź, czy kamery są odpowiednio ustawione. Niezależnie od tego, czy jesteś ofiarą czy świadkiem przestępstwa, jak najszybciej staraj się zawiadomić policję. Prawdopodobieństwo ujęcia sprawcy zależy od czasu, jaki upłynął od zdarzenia do wezwania policji. Zapamiętaj jak najwięcej szczegółów. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do następnego odcinka Kroniki Policyjnej.